Monika Kuzioczapka, Tło Wydarzeń. Witam Państwa. Eko-inspiracje i Eko-park to projekty nietypowe, bo skierowane do grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie. O realizacji tych projektów i o tym, jak aktywizować osoby z niepełnosprawnością intelektualną, porozmawiam dziś z panią Martą Grzelak z Fundacji Pracownia Pomysłów. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ten projekt, jeden się zakończył, Eko-inspiracje, natomiast Eko-park trwa. Na czym polegają te projekty, proszę powiedzieć? To są takie dwa projekty społeczne, w które zaangażowaliśmy właśnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zupełnie nowatorskie, bo nagle okazało się, że stanowią one świetną taką grupę docelową, która jest w stanie zaangażować się społecznie i sprawia im to dużą frajdę i dużą radość. Pierwszym naszym pomysłem właśnie był ten projekt Eko-park. Realizujemy go w porozumieniu z Koszalińskim Zarządem Dróg i Transportu i z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej właśnie w Koszalinie. Wychodzicie w teren? Wychodzimy w teren, tak. Tak, założeniem tego projektu było otoczenie opieką parku miejskiego właśnie przy warsztacie terapii zajęciowej numer 1, do którego nasi wolontariusze uczestniczą i do którego przychodzą i biorą udział w zajęciach. I w tym parku dbamy o porządek, o czystość, zbieramy śmieci, zamiatamy, grabimy liście. I zakupiliście specjalnie narzędzia do tego? Nie, te narzędzia otrzymaliśmy w ramach porozumienia od PGK i jakby w ramach realizacji tego projektu okazało się, że wyszła jakby inna potrzeba. Potrzeba taka związana z niską świadomością ekologiczną właśnie osób niepełnosprawnych i dlatego też powstał ten drugi projekt, Eko-inspiracje. Był to cykl czterech warsztatów właśnie podnoszących świadomość. Zarówno to były warsztaty praktyczne, jak i teoretyczne, w trakcie których nasi wolontariusze zdobywali taką podstawową wiedzę z zakresu segregacji śmieci i recyklingu. Mhm. Jak oni się sprawdzili podczas, jak się sprawdzają podczas tego projektu? Przede wszystkim jest to dla nich zupełna nowość. Okazuje się, że ktoś ich docenił, że oni mają taką moc sprawczą, że mogą za coś odpowiadać. I myślę, że takie czynienie dobrych rzeczy ma dla nich bardzo duży walor, zarówno taki zupełnie społeczny, jak i taki chyba osobisty, bo czują się docenieni, szczególnie właśnie w naszym parku miejskim, kiedy podchodzą do nich mieszkańcy i dziękują. Właśnie miałam zapytać, jak reagują mieszkańcy na te ich prace? Mieszkańcy na początku byli zdziwieni, nie bardzo wiedzieli, jak mają się zachować, ale po ponad roku, czy prawie roku działań w ramach tego projektu, zaczynam ich doceniać. Podchodzą, gratulują, dziękują im. Ostatnio była taka przemiła sytuacja. Podeszła pani, która wręczyła im słodkości, żeby podziękować właśnie za to, że tak dbają o ten porządek, bo jakby to jest to bardzo zauważalne. To jest park miejski. To jest park miejski, jest zanieczyszczony, zaśmiecony i oni właśnie wprowadzają ład i porządek i dbają o to, żeby to czynić. No właśnie, może mieszkańcy docenią to i nie będą śmiecić. Mamy taką nadzieję. Na razie to oni jakby sami czują taką potrzebę tego, żeby idąc na spacer po mieście, zaczyna im ten bałagan przeszkadzać i ten ogrom śmieci, które leżą na ulicach, więc ma to takie naprawdę duży wpływ na ich życie. Czyli taki wymiar edukacyjny ma duży ten projekt. Dokładnie tak. I był bardzo potrzebny z tego wynika. Tak, znaczy jest to temat, myślę, palący na dzień dzisiejszy, bo ilość śmieci jest zatrważająca i jakby ten projekt nasz ekologiczny nie powinien na dzień dzisiejszy dotyczyć tylko niepełnosprawnych, tylko w ogóle edukacji całego społeczeństwa i tutaj społeczności lokalnej. I taką mam nadzieję, że będziemy zarażać po kolei kolejne grupy. Mhm. Ten projekt realizowany jest przez Fundację Pracownia Pomysłów. Mhm. Pracownia skończyła rok niedawno. Co zainspirowało panią do utworzenia tej fundacji? Tak, chyba takie marzenie, żeby aktywizować ludzi do działania. Ja pamiętam, urodziłam się jeszcze w takich czasach, kiedy
taka zażyłość społeczna pomiędzy ludźmi była dużo większa. Sąsiedzi się znali, pomagali sobie nawzajem. Kiedy trzeba było zbudować piaskownicę dla dzieci, kilku mężczyzn się zbierało i w czynie społecznym tą piaskownicę budowali. I nagle to się gdzieś zaczęło gubić. I dostrzegliśmy wraz z taką naszą grupką znajomych, że warto by było coś w tym kierunku zrobić, żeby motywować ludzi, żeby im pokazywać, że robienie dobrych rzeczy, takich dobrych inicjatyw, zupełnie oddolnych, zupełnie bezinteresownie, czasami bezkosztowo nawet, bo wystarczy tylko chęć, może sprawiać dużą frajdę i może zmieniać to nasze społeczeństwo na lepsze. I taką mieliśmy, jakby to była taka podstawa tego, żeby to robić. Chcieliśmy też pokazywać dobre wzorce naszym dzieciom, które chowałem się już w takich czasach, kiedy żyjemy zupełnie osobno. I dużo wymagamy, a mało od siebie dajemy. Mało od siebie dajemy, dokładnie. I to prowadzi do takich złych nawyków w przyszłości, myślę. I w trakcie realizacji pierwszego pomysłu naszego, nagle okazało się, że właśnie trafiliśmy na niszę takich beneficjentów i takich odbiorców zupełnie zapomnianych. My oczywiście robimy wiele działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Ja sama pracuję w warsztacie terapii zajęciowej, więc jest to temat mi bardzo bliski. I jakby nie dostrzegaliśmy, jaki potencjał mają właśnie osoby niepełnosprawne. I postanowiliśmy w ramach właśnie działań fundacji stworzyć taki nowatorski projekt, którego nie ma w całej Polsce. Jest to projekt stworzenia wolontariatu osób niepełnosprawnych. Chcieliśmy właśnie zaangażować te osoby w takie działania. Czy jesteście pierwszymi w Polsce? Myślę, że tak. Nie spotkałam się jeszcze nigdy, szukałam informacji na ten temat. Zresztą działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie jak najbardziej są. Natomiast nie angażowane są osoby niepełnosprawne do wolontariatu jako takiego na rzecz społeczności lokalnej. Mhm. No tak, robicie też inne rzeczy wolontarystycznie. Proszę powiedzieć o tych prezentach dla szpitala. Tak, to jest taki nasz sztandarowy projekt. Bardzo jesteśmy z niego dumni, bo wyszedł zupełnie przypadkowo, a okazało się, że spełnił fantastyczną funkcję. Postanowiliśmy z okazji Dnia Dziecka przygotować prezenty dla małych pacjentów szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. I tym prezentami okazały się być poduszki. Nasi wolontariusze w ramach zajęć terapeutycznych szyją poduszki. Poduszka to był taki uniwersalny prezent, ponieważ nigdy nie wiedzieliśmy, na kogo trafimy na oddziale. Czy to będą maluszki, czy to będą nastolatkowie. I nagle okazało się, że te poduszki spełniają bardzo fajną funkcję. Mają, z jednej strony są oprzyte takim delikatnym materiałem milusińskim, z drugiej strony jest to kolorowa bawełna. I okazało się, że jest to taki sympatyczny prezent. Spodobało się zarówno właśnie dzieciom, jak i młodzieży. Więc postanowiliśmy zrobić to drugi raz. Na Mikołajki ponownie wybraliśmy się na oddział dziecięcy i ponownie wyruszyliśmy z tymi poduszkami. Dostaliśmy wtedy sygnał od oddziałowej, pielęgniarki oddziałowej w tym szpitalu, że te poduszki spełniały swoją funkcję również po tych dniach takich świątecznych, kiedy każdy o tych dzieciach pamięta. Okazało się, że zostaje jedna poduszka i ta poduszka została wręczona dziewczynce, która miała potężny strach przed udaniem się na badania. I okazało się, że ta poduszka pomogła jej przezwyciężyć lęki i z tą poduszką przytulona do tego jasieczka poszła na te badania. Tak. Więc okazało się, że to jakby rezultat większy niż się spodziewaliśmy po prostu. Gratuluję wspaniałego pomysłu. Jakieś kolejne są już w zanadrzu? Mamy bardzo dużo pomysłów. Chcielibyśmy zaangażować seniorów, chcielibyśmy zaangażować dzieci do różnych takich działań właśnie społecznych. Oczywiście jesteśmy, tak jak każda organizacja, uzależnieni też od środków, bo jakby niektóre rzeczy, na niektóre rzeczy trzeba te środki zdobywać, ale staramy się jak najwięcej robić własnymi możliwościami. Chcielibyśmy stworzyć taką wyspę na jednym z imprez na rynku staromiejskim, właśnie angażując osoby niepełnosprawne, które mogłyby się dzielić swoimi umiejętnościami artystycznymi, rękodzielniczymi właśnie z mieszkańcami Koszalina.
Koszalina. Chcielibyśmy zaangażować seniorów, którzy również mogliby z naszymi niepełnosprawnymi wykonywać różne wyroby, którymi moglibyśmy dzielić się zarówno z hospicją, tak, albo z domem pomocy społecznej. Więc jakby tych pomysłów jest cała masa. No, pozostaje tylko wziąć się do pracy i je po prostu realizować, zaczynamy. Żeby był czas, bo chęci są. Chęci są, zapał jest. No pieniądze też by się przydały. Pieniądze też. Jest sporo projektów, pewnie sięgacie po nie, tak, do finansowania. Właśnie czekamy, mamy nadzieję, że będziecie Państwo też trzymać za nas kciuki, bo czekamy właśnie na ogłoszenie wyników tutaj naszych koszalińskich konkursów. Ale w międzyczasie oczywiście piszemy następne. Udało nam się pozyskać takie ogólnopolski grant z Fundacji Orlen na zorganizowanie mistrzostw bowlingowych. Więc jakby jesteśmy otwarci i staramy się zewsząd te środki pozyskiwać. I tutaj też się muszę pochwalić, bo jakby chcemy czynić dobro i nagle się okazuje, że to dobro do nas też wraca ze strony ludzi, którzy nie są w żaden sposób związani z fundacją. Postanowiliśmy założyć zrzutkę właśnie na zorganizowanie tych naszych poduszeczek teraz na Wielkanoc, te najbliższe święta. I okazało się, że zupełnie obcy ludzie wpłacali nam te pieniądze, żebyśmy mogli tą receptę świąteczną na uśmiech zorganizować. Więc dziękujemy bardzo i cieszymy się. Czyli będą kolejne prezenty. Będzie kolejny prezent, tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę dużo sił, czasu i takich chęci, jakie są teraz, żeby robić dobro, dzielić się dobrem. Dziękuję bardzo. Pani Marta Grzelak z Fundacji Pracownia Pomysłów była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.